Dzień dobry. Kolejne spotkanie z muzyką pod gwiazdami, z muzyką pod sztucznym, rozgwieżdżonym niebem olsztyńskiego planetarium i obserwatorium astronomicznego. Drodzy Państwo, cały czas spotykamy się wirtualnie, cały czas proponuję Państwu muzykę, której dźwięki mogą skłonić Państwa do uruchomienia wyobraźni, do tego, by przenieść się choćby na moment, duchowo oczywiście, pod rozgwieżdżone niebo, albo włączyć muzykę i usiąść gdzieś w ogrodzie, na balkonie, wtedy, gdy niebo jest rzeczywiście rozgwieżdżone. I drodzy Państwo, do tego bardzo dobrze posłuży ta muzyka, która z kosmosem, z astronomią ma bardzo, bardzo dużo wspólnego. Chciałbym zaanonsować Państwu kolejną już odsłonę projektu, który nazywa się Voices of the Cosmos. Tutaj akurat jest to, nie pomnę, chyba czwarta albo piąta płyta tej serii. Zdaje się pierwsza, która wyszła jako płyta winylowa i ona nazywa się Interstellar Space. I proszę Państwa, to jest projekt, który jest prowadzony przez Rafała Iwańskiego i Wojciecha Ziębę przy bardzo dużym udziale naszego przyjaciela planetaryjnego, pozdrawiam, jeśli nas ogląda, Sebastiana Soberskiego. Jest to muzyka niezwykła, bo muzyka, w którą wplecione są rzeczywiste odgłosy kosmosu. Odgłosy kosmosu, które uzyskiwane są w sposób bardzo szczególny. Tak jak nasze radio gra dlatego, że fale elektromagnetyczne, radiowe docierają do anteny, powodują powstanie prądu, który z kolei po wzmocnieniu poprzez głośnik dociera do nas jako fale akustyczne, czyli dźwięki, tak samo można potraktować radioteleskop. Radioteleskop, który wtedy, gdy skierujemy go na jakieś źródło promieniowania radiowego i ten sygnał radioteleskopu zamiast do czeluści komputerowych pamięci skierować na głośnik, to tam też powstanie dźwięk. Najczęściej jest to szum. Najczęściej jest to bardzo nieciekawa kompozycja, ale jeśli nad nią popracować, to powstaną naprawdę przyjemne dla ucha dźwięki. A jeśli dołożyć tam jeszcze troszeczkę syntetyzerowych dźwięków, troszeczkę dźwięków uzyskiwanych dzięki nowoczesnym keyboardom, to wtedy dostaniemy prawdziwy majstersztyk. Proszę Państwa, ta płyta to Aurora Borealis, dźwięki zorzy, Maser Emission, dźwięki, które wyciągnięto z systemu radioteleskopu, głównie toruńskiego, tutaj ukłon dla kolegów z Torunia, z piwnic pod Toruniem, i dźwięki, jakie wydają z siebie masery. One tak naprawdę nie wydają dźwięków, tylko jeszcze raz powtarzam, zmieniamy sygnał radiowy w dźwięki, usiłując wtopić je w muzykę. Bardzo miła płyta, nie jest łatwa w odbiorze, ale na pewno warto pomyśleć o tej płycie, o przesłuchaniu. Ona jest też jako pliki dostępna do nabycia, jako jej wersja CD, wersja CD poprzednich wydań tej serii Voices of the Cosmos. Też jest oczywiście dostępna i bardzo serdecznie polecam, żeby tej muzyki, proszę Państwa, posłuchać. Natomiast zawsze jest troszeczkę literatury i dzisiaj książka naprawdę niezwykła. Książka, której już sama okładka jest bardzo fajna. Zawsze bardzo negatywnie reaguje na te dyskusje w internecie o okładkach, że okładki są złe albo okładki są dobre. Ale ta okładka jest z pomysłem i lepiej spojrzeć na okładki pod tym kątem, że jest w nich jakiś pomysł, że jest w tych okładkach jakaś treść przekazana, lub są to okładki, które mają tylko i wyłącznie przyciągnąć czytelnika do danej pozycji.
ta okładka zmusza do refleksji i te niuanse, które tu zobaczymy, one już coś sugerują. I sam tytuł, Anatomia pęknięcia. Drodzy Państwo, Michał Protasiuk napisał kilka opowiadań, które dzieją się w tej naszej rzeczywistości, ale troszeczkę jakby przesuniętej w przód, troszeczkę leżącej w bok, i pokazuje nam w swoich opowiadaniach pewne mechanizmy, pewne niuanse, pewne zagadnienia, które mogą, jeśli historia potoczy się takim albo innym torem, doprowadzić do naprawdę srogich konsekwencji. Tę książkę i te opowiadania bardzo często w recenzjach porównuje się do słynnego serialu Black Mirror, w którym to serialu pokazane są pewne mechanizmy i to, w jaki sposób one w przyszłości zadziałają. To jest rzeczywiście dobre porównanie. Ta książka to jest śmiała polska odpowiedź na serial Black Mirror, nawet lepsza. Bardzo serdecznie polecam. Wydawnictwo Power Graph przyzwyczaiło nas do cudownych książek. Ja zawsze, gdy pojawiają się nowe pozycje tego wydawnictwa, sięgam po nie tak szybko, jak tylko mogę, czyli krótko po premierze, i chłonę te książki, bo poziom wydawniczy i poziom tego, co jest w środku, między okładkami, to, co jest najważniejsze w książce, jest bardzo wysoki. A tę książkę polecam szczególnie. Trzymajcie się zdrowo, szczepcie się, bo to bardzo ważne. Ja już, nie w szczepionkę, już jestem zaszczepiony, zresztą od dawna. I myślę, że mam nadzieję, że to poskutkuje i że jak większość z nas w ten sposób zadziała, to będziemy mogli spędzać w planetarium bardzo miłe chwile z muzyką pod gwiazdami, myśląc o literaturze, podziwiając nocne, rozgwieżdżone niebo. A póki co dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.